z takim bardzo krótkim tekstem, bo jestem mało mówna. Przede wszystkim gratuluję osobom, które wspólnie ze mną otrzymały to zaszczytne wyróżnienie. Ale przede wszystkim dziękuję Państwu, że to, co przygotowałam, zostało w taki czy inny sposób zauważone. Ja przygotowałam sobie tekst, który nawet próbowałam napisać, ale zrobimy w ten sposób, że Państwo jesteście, jak sądzę, zmęczeni głupim gadaniem i nie jest to nikomu potrzebne, dlatego ograniczę się naprawdę do krótkiego komunikatu. Czym jest w ogóle komunikacja językowa? Powiem, definicji jest wiele, ale dla mnie jest takim przekazem, który zawsze i wszędzie powinien służyć dialogowi i powinien kryć w sobie pierwiastek etyczny. Dlatego jeśli pozwalam sobie od czasu do czasu spotkać z Państwem i proponować to, co wiąże się z literaturą polską, dawną i współczesną, to jak mniemam, te dwa elementy w sobie zawiera. No a ponieważ cenię literaturę w różnych jej odmianach i formach, to pozwolę sobie jeszcze raz czyniąc ukłon w stronę wszystkich Państwa. Pozwolę sobie parafrazować słowa mistrza języka polskiego, księdza profesora Józefa Tischnera, który w historii filozofii po góralsku powiedział, że każdy hebruje jak może. I że ilu ludzi, tyle rozumów. Ale on powiedział także, że ludzie mają rozmaite felery. Więc proszę Państwa, ja należę do tych, którzy mają feler albo swoistego bzika na punkcie poprawności kultury języka. Proszę zwrócić uwagę, bzika języka w tym wypadku są zgodne co do rytmu, choć nie są zgodne co do liczby synap. Szanowni Państwo, ja wiem, że działa Rada Języka Polskiego, wiem, że działa stowarzyszenie, sprawiło mnie to w zdumienie, Stowarzyszenie Etyki Języka Polskiego do 2008 roku. Ale kiedy do Państwa mam zaszczyt przemawiać i mówić o tym, co interesującego dzieje się na przykład w literaturze współczesnej, to ten czynnik etyczny, ta aksjologia, budowanie systemu wartości poprzez spotkanie z Państwem jest dla mnie szalenie budujące. A dialog ma tę wartość, że ja mam Państwu coś do zaoferowania, ale Państwo z pewnością dajecie mi coś znacznie więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu jeszcze raz.